No właśnie, chore klocki, chińszczyzna, chińska choroba. Czy to jest koronawirus? WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Sick Brick, czyli chore klocki. No właśnie! Czy to jest koronawirus przenoszony przez klocki? Trochę strach by było to otwierać, gdyby nie to, że to jest prezent, który dostałem już od was, moich fanów w paczce dawno temu, dawno. Tutaj przede wszystkim, więc moi drodzy, byłaby się nie bał, chyba że to, wiecie, protoplasta, w sensie jeden z pierwszych koronawirusów. Moi drodzy, niemniej no dostałem od was takie coś, no Sick Brick. Z brickiem, z klockiem to ma najwięcej wspólnego z nazwy, a dziś się tym zajmiemy. W środku znajdziemy, jak widzimy, dwie minifigurki, dość ciekawa forma dystrybucji, jeszcze tu można gdzieś zawieszać, stick swap. Już, moi drodzy, na pierwszy plan się rzuca jedna ważna rzecz. Że wiecie, to nie jest taka chamska podróbka, to jest ewidentnie przemyślana zabawka, zrobiona w jakiś sposób, wiecie, z myślą, z pomysłem i nawet z jakimś systemem większym. Tu mamy po bokach ukazane oczywiście te inne postacie, to jakiś Iron Moon, co to ma być. Takie troszkę faktycznie podróbkami mogłoby to zajeżdżać. Tu faktycznie widzimy jedną główkę, jednego Sick Bricka i jedne gadki jakby takie. I chyba z tylu się właściwie ten gość składa, z dwóch elementów, bo przyjrzyjmy się z tyłu, jak to wygląda. Tu mamy kolejne postacie zaprezentowane, Ultra Rare Rare Common, czyli po prostu tutaj mam napisane, jak często te postacie nam się zdarzają. No ja chyba będę miał dzisiaj to, nie? Bo tutaj mamy tego gościa chyba, chociaż ta rudość by mi się tu nie zgadzała, bo tu jest bardziej brązowość, ale zaraz zobaczymy. Team Spice, czyli to by było Common. Common. Tu widzimy innych jeszcze typków, czyli po prostu mam Common, dlatego mam chyba dwóch, a inni są ma pojedynczo wtedy, aczkolwiek nie, bo na każdej pisze chyba tu figures. Bo spójrzmy, tutaj mamy drugiego gościa, też tu figures, a to samo, szkoda, że niestety tu jest tak zapaćkane innymi naklejkami, no cóż, nie dało się tego minąć, nie, bo tu jest znowu ten chyba gościu, bo ja chyba tutaj będę miał znowu tego typala, no nie wiem, to się moi drodzy zaraz okaże, może to jest taki też dowolny miks. Niemniej no mówię, widać, że ktoś tu coś, miał jakiś zamysł, ktoś tu coś robił, tworzył cały system, wiele tych zabawek stworzył, jest nawet, czekajcie, czy to był kod? Nie, tu nie było skanowania, czy mi się wydaje, czy źle mi się wydaje. Źle mi się wydaje. Jest free game download nawet, moi drodzy. Free game download, wow. No to, moi drodzy, jedziemy. No to jedziemy od razu, żeby zobaczyć, co to jest. Free game download. Jeżeli chodzi o gry, no to cóż, ona by się bardziej nadawała na mój kanał przecież chyba gamingowy. No chyba raczej tam nie trafi, ale jeżeli będzie fajna, to kto wie, może zagramy. Ale czego mam w ogóle szukać? A wpiszemy Sick Brick. Sick Brick. Jest, spójrzcie, Sick Brick Game. Jest, faktycznie. Niech ona mi się tutaj ściąga w międzyczasie. Akceptuję. A, i pewnie właśnie zaakceptowałem, że chcę koronawirusa. A, teraz ściągaj. 230 mega, no dużo, dużo. Także moi drodzy, 50 do skolekcjonowania. No okej. Okay. Mamy więc pewność, że 1200 combo z characters. Mamy więc pewność, że mamy tu do czynienia z czymś zaawansowanym. No ale nie czekajmy, sprawdźmy w ogóle, tu jest jeszcze ciekawy twist me, tu jest chyba druga ukryta główka, całkiem ciekawe opakowanie tego. No ja wam dziękuję za takie oczywiście dziwne w cudzysłowie prezenty. Mówię zupełnie poważnie, dziękuję, nie, że z ironią i tak dalej. Dziękuję wam za takie prezenty, wiecie, ja dużo nie wiem, w moim małym olkuszu w ogóle bardzo mało jest do kupienia podróbek, więc rzadko mam okazję coś takiego dorwać swe ręce i gdyby nie wy, to o czymś takim bym nie wiedział. Dość ciekawe jest to wyjmowane opakowanie tutaj cały czas. No i teraz tak, mamy tutaj jedną część klocuszka. Mamy tutaj drugą część klocuszka w folii, tanie w folii. To jest plasticzek, który możemy już wywalić, na nim się nie przyda kompletnie. I dalej, kolejna główka. I dalej, to jest po co? To jest po prostu do zdjęcia i tu kolejna główka. Wydaje mi się więc, że moi drodzy, to co mamy tu narysowane z tyłu, to jest tylko poglądowe, bo tu już widzę, że mamy zupełnie randomowe klocki, z których będziemy zapewne składać zupełnie randomowe postaci. Na szczęście dostajemy tu uloteczkę, w której mamy troszkę postaci wyjaśnionych. A, sami się przyjrzyjcie, okej, okay, są. I'll be back, okej. Okay. MC Mogul, ty fajne to jest. Kurde, fajne to jest. Bucky Blasto w miejsce zwrócił uwagę. Swap Cop. Ej, naprawdę, DJ Chill. To jest ciekawe, tutaj... to jest dziwne.
Naprawdę, nie wygląda to źle. Ride Like Beam, czyli chyba jakiś gość z tego, wiecie, zielona latarnia. Jakiś Ranger, tu był ok. Tu coś ciekawego. Ace Orbit mi zwróciła się swoją uwagę. No ciekawe, naprawdę, wygląda to ok, a zaraz ocenimy oczywiście jeszcze jakość. Captain Blockhead, przepraszam. No naprawdę, ale właściwie zaraz zobaczymy po co to komu i jak to się w ogóle sprawdza. Ale mega fajnie, że mamy też uloteczkę z tymi gościami. Mega mnie zastanawia, czemu tylko jedna rzecz jest aha, bo to są małe gadżeciki. No dobra, to już rozumiem. Plus jedne gacie są tutaj zapakowane, reszta nie musi być zapakowana. No i cóż, właściwie nasza zabawa kończy się tutaj tymi zabawkami w momencie takim, że możemy sobie wziąć gadki, czyli dół, wziąć górę i ją złączyć. I kończy się cała zabawa tymi klockami. I nic więcej właściwie tu nie możemy zrobić. A właściwie chyba zrobiłem odwrotnie, nie? Bo to chyba tak powinno być. No okej, okay, są studziki beznapisowe. To są tylko dwa klocki. Dobra, mamy również gadżety, żeby nie było, bo każdy z nich ma takie po boku, nazwijmy to pseudo rączki, do których można włożyć gadżet. No i możemy z tych ludków tworzyć dowolnie wybraną postać, tak? I na tym kończy się zabawa. Co to w ogóle jest? To wygląda jak noga bardziej. Co to jest? Ej. Nie mam pojęcia, co to za gadżet w ogóle. No ręka chyba taka dziwna. Nie no, but. A czy, po co mu but tu w ręce? But w ręce. Nie ogarniam, moi drodzy. Drugi typek natomiast składa się w coś takiego. No jest to miks superbohatera z jakimś zwykłym gentlemanem. Gentleman nie wiedzie, czy ma tylko jednego buta, jednego kapcia. A jego brońką może być, no już pistolet. No to już jest lepiej. Tylko mi on nie chce wejść, moi drodzy. Nie chce on mi tutaj... wejść, no niestety, nie chce mi tutaj wejść. A z drugiej będzie chciał wejść? Chyba nie, bo on ma tutaj chyba taką na dole mikroskaskę. Czekajcie. No jakoś się wcisnął, ale mega... Nie wcisnął się. Do końca się cały czas, moi drodzy, nie wcisnął, niestety. A spróbujmy go wcisnąć do drugiego typa. Może po prostu te typy mają jakieś inne... Nie, po prostu pistolet tutaj... Czekaj, dobra, tutaj mi jakoś się wcisnął, ale tak nie jestem do końca przekonany. No ale dobra, okej, okay. Palce, ała, moje palce. Nienawidzę tego, nienawidzę, moi drodzy, wiecie, tego jak palce. Mnie tutaj chcą ulecieć z ciężkości. No i pierwszych dwóch typów może być takich, my możemy zamienić głowami i okej. Okay. I tyle, serio, no okej. Okay. Może zabawka więcej się wyjaśni w momencie, gdy, tu mamy nawet napisane, dwie głowy, dwa ciała, dwie brońki, gdy odpalimy grę. Może to jest faktycznie stricte związane z grą. I wtedy to miało jeszcze większy sens, bo tak póki co, no to... Okej, okay, śmieszne figurki do kolekcjonowania, aczkolwiek zapominajmy, że ja na przykład w dzieciństwie, w latach 90. zbierałem, było takich pełno takich rzeczy, pierdół w sklepach, gdzieś tam po złotówkę, po dwa, które tak się kupowało, to było tak dziadowskie, oczywiście, gdybym ja to dzisiaj odzyskał, to bym się tu rozpłynął, ale w tamtych czasach to było bardzo dziadowskie. A mimo wszystko, że to kolekcjonował po prostu, bo się kolekcjonowało wszystko i myślę, że o ile czasy się zmieniają, pokolenia się zmieniają, moda się zmienia, tak pewne rzeczy zostają na stałe i pewnie dalej są takie rzeczy, które się po prostu kolekcjonuje dla samego kolekcjonowania. Cóż my mamy tutaj, moi drodzy, już sprawdźmy, już się upewnijmy, odrzucamy całą resztę. Ulotka zakładam, że jest identycznie ta sama. Bo bardzo wątpię był, tak, już widzę, że jest ta sama, natomiast fajnie, że jest, w ogóle mają swoją stronę, mają swoje wszystko, okej. Okay. Natomiast co mamy tutaj? Również dwie brońki, tak jak obiecano, aczkolwiek niekoniecznie muszą to być brońki, powinno pisać, że mogą to być dwa gadżety dla wiecie, dla jasności. Czekajcie. I mamy tak, jednym ciałkiem jest ciałko takie. Okej, okay, to jest super bohaterskie. Patrzcie, to by dużo bardziej pasowało do tego typa, czyż nie? No i od razu jest lepiej, od razu bardziej super bohatersko chyba. No fajnie, można się pobawić taką zmianą. Natomiast garnitur bardziej... Aha, to jest drugie ciałko. Tutaj mamy jakiegoś kotka. Kotka, okej, okay, nie, to taki super bohater bardziej. Okej, okay, super bohater w tym. No i fajnie, a Genki z Saints Row trochę to wygląda. Jest gadżet, jest pistoletem gadżet. Tutaj mamy właśnie wojskowy uniform, po raz kolejny wojskowy uniform, już w dwóch butach. Więc okej, okay, tutaj masz uśmiechniętego pana. O, proszę, w rączki jeszcze gadżet, czyli piłę spalinową. Nie, to piła spalinowa do Genkiego powinna iść, no ale dobra. Ci, co grają w Saints Row, wiedzą, o czym mówię. No, wygląda to całkiem. I tu trąbka po prostu do trąbienia chyba głośnego jakichś, wiecie, dźwięków.
To jest chyba trąbka, prawda? Albo nie, latarka to jest, latarka. Wow, ale całkiem fajnie to wygląda. Ten promień, początku myślałem kiczowato, ale kurde, całkiem fajnie. No i moi drodzy, co tu dużo gadać? No mamy do czynienia z czymś takim. No jest to ekstra do kolekcjonowania. Ja jestem bardzo ciekaw, ile to kosztowało, więc ktoś, kto mi to zakupił, bardzo będę wdzięczny za informację, ile to kosztowało. Jakbyś mi mógł taką informację udzielić, to będę niesamowicie wdzięczny. Po prostu ile za takie coś trzeba zapłacić, ile takie coś kosztuje. Bo jeżeli to kosztuje tanio, to fajnie. Ale jeżeli to kosztuje drogo, to nie fajnie. No cóż, o jakości się wypowiedzieć. Nie wiem, czy ten but, myślę, że to nie jest błąd, że to jest specjalnie. Jeżeli chodzi o nadruki, może inaczej, jeżeli chodzi o wyżłobienia, tak? Bo to wszystko jest oczywiście wyżłabiane i tak dalej, to nie jest źle, nawet jest dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o głowy. Tutaj fajnie jest to w miarę wszystko zrobione, odzwierciedlone. Spójrzcie na uszy, przede wszystkim zwróciłem uwagę. Znaczy, no wiecie, nie ma szału, ale nie ma też tragedii. Trochę większa tragedia, aczkolwiek nie użyłabym słowa tragedia, jest z malunkami. No tu od dołu jest niedomalowane, czuć taką trochę niewyraźność, czuć taką trochę krzywość. Jest to takie trochę jednak chyba nie do końca dobrze domalowane, ale gadżeciki też w miarę spokojne wchodzą już do rąk, chociaż nawet tą jedną brońkę wciśliśmy jakoś. Więc moi drodzy, no mamy do czynienia z całkiem ciekawym tutaj produktem i nie powiem. Podoba mi się. Ja nie powiem, on mi się podoba. Jakościowo mogłoby być lepiej, ale uważam, że o ile w przypadku klocków gdzieś tam, jeżeli coś jest gorzej narysowane, to jest gorzej, ale tutaj mi nawet niektóre rzeczy niedorobione, niedomalowane czy i tak dalej, tak nie przeszkadzają. Cały czas wspominając, aczkolwiek to jest sprytna zagrywka tej zabawki, że ona się do mojego sentymentu odwołuje. A to jest sprytna zagrywka tej zabawki i właśnie mi się kojarzy z takim, mówię, kolekcjonowaniem rzeczy w dzieciństwie, kolekcjonowaniem dla kolekcjonowania. W gwoli ścisłości klocki pasują do siebie ok, nic się tu nie dzieje, przypuszczam, że każdą głowę z każdą możemy zamienić. Widzę dla tej zabawki duży potencjał, mówię, nie wiem, ile ona kosztowała, ale myślę, że się nią trochę zainteresuję bardziej. Chciałem wam się pokazać jeszcze grę, ale oczywiście profesjonalny legotuber nie mógł zrobić profesjonalnie przygotowania, więc cały czas ma 16% dopiero, nie wiem czemu tak mi internet dzisiaj zamula. Jest okej, mój drodzy, naprawdę. Bardzo uważam, ciekawa zabawka. I kto wie, czy się jeszcze w przyszłości nie przejrzymy, bo kurde, no, jest to całkiem ciekawe. I spójrzcie, jakiś fajny totem można zrobić. No. Nie, naprawdę, jest okej, jest ciekawie, jest okej. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Myślę, że jeżeli zobaczycie to w całkiem taniej cenie, to warto się zainteresować. Kolekcjonerstwo tego może być również ciekawym motywem w waszym życiu. Dlaczego by nie? Zabawa tym również jest jakoś możliwa, a jakość nie jest zła. Aczkolwiek cały czas mam pytanie, za ile. Widać w tym, mówię, że ktoś ma tu większą wizję na to, więc jest super. No i cóż, a chyba w takim razie grę i może stronę i całą resztę przetestujemy na innym odcinku, jeżeli chcecie, to piszcie mi to w komentarzach, no i zobaczymy, co da się zrobić, moi drodzy. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję kolejnego ciekawego produktu. Innych ciekawych produktów na tym kanale oczywiście nie brakowało, więc zaglądajcie do innych ciekawych recenzji, a jeżeli szukacie chorych klocków, to na pewno nie znajdziecie ich na moim kanale gamingowym, ani nie znajdziecie ich na moim kanale bazowym, bo tam wszystko jest zdrowe i mega porządne, więc wpadajcie, zostawiajcie tam subskrypcję, jeśli tego jeszcze jakimś cudem nie zrobiliście. Ja wam dzisiaj mówię, bye! Bye!